Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiejszy film jest z pytaniem od Was. Moje dziecko tam szaleje. Dzisiaj jest pytanie od Was, jak radzę sobie z oceną innych? I myślę, że to jest świetne pytanie, dlatego że ja właściwie, jak byłam młodsza, byłam zawsze dosyć wrażliwa na krytykę. I myślę, że wiele osób jest, no bo tak naprawdę nie każdy z nas, czy wielu z nas, nie lubi być krytykowanym, a szczególnie kiedy wydaje nam się, że robimy coś dobrze i wierzymy w coś na przykład, a tutaj nas z drugiej strony ktoś krytykuje, prawda? Ale myślę, że z wiekiem przychodzi coś takiego, że jakby, nie wiem, przyszło to mi na pewno i myślę, że w każdy jakiś samorozwój musimy włożyć dużo pracy nad sobą i nabrać dystansu właściwie do siebie, w tym sensie, że okej, jeśli ktoś mnie obecnie skrytykuje, to oczywiście jeśli nie jest to zrobione w złośliwy sposób, prawda, ja potrafię jakby cofnąć się, spojrzeć na tą sytuację czy na tą krytykę jakoś tak z boku i powiedzieć okej, zastanowię się nad tym, pomimo tego, że na przykład ta krytyka, konstruktywna krytyka powiedzmy, zawsze gdzieś tam nas ugodzi, zawsze gdzieś tam nas będzie boleć, tak jak mówię, nikt z nas nie lubi być, czy większość z nas nie lubi być krytykowana, ale tak naprawdę będąc osobą dorosłą i chcącą się rozwijać, ja jestem w stanie, jak to się mówi, take a step back, czyli cofnąć się, spojrzeć na tą sytuację, na tą krytykę i powiedzieć tak, kurczę, rzeczywiście, może ta osoba ma rację, zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście to, co ta osoba powiedziała, ma sens. I jeśli tak rzeczywiście jest, to ja zdecydowanie potrafię się przyznać do błędu i również potrafię nad tym pracować, dlatego że moja chęć samorozwoju jest właściwie silniejsza od tego, od mojego ego, prawda, że zawsze muszę mieć rację, że zawsze musi być tak, jak ja chcę i myślę, że to przychodzi z wiekiem. Warto nad tym pracować, tak jak się zawsze mówi, że praktyka czyni mistrza, tak również jest właśnie z tym. I trzeba sobie zdać, myślę, sprawę z tego, że nie jesteśmy nieomylni, prawda? Każdy z nas w 100%, każdy po prostu, każda osoba popełnia błędy. I gdy będziemy sobie zdawać z tego sprawę i gdy będziemy mieć tą chęć samorozwoju, będziemy patrzeć na tą krytykę w inny sposób. Trzeba sobie, jeśli chodzi o social media, to ja jakby uodporniłam się już na tą krytykę, dlatego że oczywiście osoby, które mnie na przykład śledzą od lat, które wiem, że na przykład mają jakiś tam, jakiś komentarz ma sens, to oczywiście zawsze biorę to do siebie i zawsze to właśnie tak rozważę, tak jak wcześniej mówiłam. Dlatego, że chcę się rozwijać, chcę być lepszą cały czas, ale jeśli ktoś zostawia jakąś taką krytykę w ogóle totalnie bez sensu, tylko na przykład, żeby komuś właśnie dociec po prostu tutaj, szczególnie online, są to osoby anonimowe przeważnie, to ja się bardzo na to uodporniłam, dlatego że też zdałam sobie sprawę właśnie, zdałam sobie sprawę z tego, że nie to, co ja robię, nie każdemu będzie się podobać, prawda? I to jest okej. I to jest jak najbardziej okej. Co nie jest okej, to jest zostawianie jakichś obraźliwych komentarzy. Ja nigdy na nie nie odpowiadam, dlatego że ja po prostu nie chcę tracić energii na jakieś takie... Nie chcę tracić energii, czy zużywać jakiejś złej energii w czyjąś stronę. A ja się na to uodporniłam. Tak jak mówię, myślę, że każdy twórca, który wrzuca coś do internetu, jakieś social media, zdaję sobie sprawę, że pojawią się takie osoby, które będą próbowały nam dociec, tak zwani hejterzy. I słuchajcie, to jest naprawdę okej, to też sobie trzeba właśnie zdać sprawę z tego, że to, co ja robię, nie każdemu będzie się podobać. Ja jako osoba też nie każdy będzie mnie lubić, prawda? Tak jak w życiu są osoby, każdy ma praktycznie, większość z nas ma takie osoby, które, nie wiem, natrafisz na osobę w swoim życiu, która będzie Ciebie lubić, która nie będzie. I to jest okej. Okay. Musimy sobie zdać z tego sprawę, że każdy ma prawo do swojej opinii. Nie zgadzam się z tym, że każdy ma prawo do wyrażenia swojej opinii, szczególnie tutaj na internecie, anonimowo,
Bo tak jak mówię, niektórzy są odpornieni na to, niektórzy są przygotowani na to, a niektórzy po prostu nie. I ja wielokrotnie widzę osoby, które są, którym ktoś tam próbuje dociec i bardzo się tym przejmują, ale tak jak mówię, z doświadczenia tutaj już wiem też, że jest jak jest i liczę się z tym, prawda? Ale tak właśnie radzę sobie z oceną innych. Myślę, że tutaj też jedną z głównych rzeczy jest to, że ja jestem bardzo osobą pewną siebie, jeśli chodzi o to, kim jestem. I jakby jeśli ktoś mnie próbuje w jakiś sposób we mnie ugodzić, próbuje mi powiedzieć, o jesteś taka, siaka, a nie inna, czy też nie wiem, co do wyglądu, do charakteru i tak dalej, to po mnie to spływa dosłownie, bo ja wiem, jakim jestem człowiekiem i ja nikomu nie muszę nic udowadniać. I tutaj właśnie chodzi o to ego również, prawda, że ja nie muszę nikomu niczego udowadniać, bo ja wiem, jakim jestem człowiekiem i moi bliscy wiedzą i to się dla mnie liczy. No i takie mam właśnie zdanie na ten temat. Dajcie znać, co wy sądzicie na ten temat, jak wy radzicie sobie z oceną innych ludzi. Zostawcie lajka, jeśli podobał wam się ten film. Ja bardzo lubię w ogóle tego typu tematy. Także dawajcie tematy, poddawajcie mi pomysły na tematy, na filmy tego typu, bo ja lubię takie właśnie gadki, samorozwój i tego typu rzeczy. I myślę, że fajnie będzie mi się również podzielić z wami tym, jak ja sobie właśnie wypracowałam niektóre rzeczy, nad którymi jeszcze również, nad niektórymi rzeczami pracuję i w dalszym ciągu się rozwijam, bo człowiek rozwija się całe życie. Pozdrawiam was serdecznie, życzę wam przepięknego dnia, wieczora.